Ale dzisiaj prezentacja gry Rayman Origins. Tytuł gry znaczy Człowiek Promień oryginalny. No, grałam oryginalną, gra jest po polsku, nie po jakimś, jak wiadomo, auzońsku, bo ja nie rozumiem. Ale co jest minus? Jest na dole po auzońsku, tytuł też po auzońsku, a tu wciśnij enta, to jest po polsku. No to wciskamy enta. No. Aj, no i nie zdążyłem przeczytać, ale dobre, to coś. Jakieś tam lekcje. No jak tam gra, nowa gra. I tu mamy taki filmik. No. Takie drzewo. No i tu se leży taki fajkę, se pali taką wodną. Taką nowoczesną trochę. Tu jakieś muchy latają, jakieś śpise, tu se jakieś malinki je. No, to takie obiboki, lezery, takie to są, ale... No, dobro. No, tam mójka, ten nasz Rayman to jest taki trochę człowiek, trochę małpa. Taki człowiek małpa. On tam coś se tam łyka, coś se tam jakieś łyka, se jakieś gruszki, malinki. No, a tu jest taki zły świat. Tu jest taka babuszka, ona się tak denerwuje, tak czesze takiego... dziadka strasznego, bo on taki już umarł i tak, o, nas tak stuka i tak ich budzi. Ale oni się nie przejmują, oni się nadal lezerują, ona tam ich prosi, żeby jej tam coś wynieśli śmieci, bo oni nic nie robią, tylko se leżą. I tam na nich krzyczy. No, rzuca tym dziadkiem i ona nie zauważa, że tym dziadkiem, a tym... Nasz Rayman to se łyka jakiś malinki. O. I taką czachę dostał. Sam bym się wystraszył, taką czachę dostał. No, no ale dobra. No i on widzi, że są takie te. Ta babuszka przychodzi. Oni rzucają. I taka super akcja jest. To oni się tam biją. Tak ciemność. Wyłączyli światło i się tak biją. No i trafili do więzienia za to, że właśnie tak się bili. Bo wiadomo, nie można się bić. No i zaczyna się gra. No, biegamy w dwa boki. W ten pierwszy, ten drugi bok, to wiadomo. No i musimy, wyszliśmy z więzienia. Zapłacili za niego. I musimy uratować tego fajcarza. On coś teraz tam dymił trochę. No, coś tam nam mówi, te żabsko i coś tam. Ale nie czytajcie tylko, bo wiadomo, że gra to jest od grania, nie od czytania. No i on ma taki długi, taki wąs ma taki długi, na tym wąsie możemy się tak puść, tak się tak bujać. No i tak sobie skaczemy. Wiadomo, to jest takie, to jest taki nasz kolega, on nam tam pozwala, żebyśmy się tak ciągali i wychodzimy. I tutaj tam jakieś rozdroża marzeń, coś tam. Nie wiadomo, i tu on tam sobie przechodzi do takich dżungli. On w tej dżungli to wiadomo. Ma przyjaciół. I co? O! Co to samo? Nie, coś zupełnie jak dżungli. To już inne takie... Dżungla to takie, wiadomo, gdzie ten kolega nasz małpa, taki małpa człowiek, to on tam się urodził. No i o, widzicie, on tak chodzi, taki jest dobry w tym, co robi. On tak dobrze skacze. Bo to jest taki, wiadomo, małpy to dobrze skaczą. O, i tu jest taka żenia i my jej musimy pomóc, ona nasza przeciwko też tam z nami dymiła też. Nie widzimy. I musimy ją tam uratować, bo ona coś tam nam sprosi, że ją ta właśnie babuszka ją tam uwięziła. Haj! O, i to jest właśnie tak, że nie możecie wskakiwać między takie dziurska, bo wtedy was skniecie na zbity placek. Przewijamy. O, dobra, przewinęłem. No i biegamy, szybko on biega, szybko skacze. Bardzo taki akrobat z niego. Akrobat, bo wiadomo, bo to małpa jest. Ona tak ho, 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 tak jak małpa robi. No i my biegamy sobie tak za nim. Musimy ją dogonić, bo inaczej
ją zeżre. O, i tu jest taki właśnie, taki straszna góra. No tak jej, tak jest się złości na tą żenię. Nie wiem dlaczego, ale się tak złości. My musimy jej tam pomóc, ona się tak cieszy. Brawo, coś tam mówi. Coś tam, ale coś tam, moc ataku. I te, o, i widzicie, i teraz nasz koleżka, on będzie teraz taki mocny. Klikamy sy, to wtedy on tak bije, tak się bije, boksuje, taki... No, Mick Tyson też był taki bokser i on tam też tak mocno boksował. I to jest właśnie, teraz się dowiadujemy, że on też właśnie lubi tego Micka Tysona i dlatego tak się boksuje. No widzicie, możemy teraz wszystko rozwalać, to widzimy, o. Zbieramy takie ptaszki, bijemy takich siatków, pływamy w oceanach takich, to wiadomo, jak to wiadomo, pływamy tak z rozwagą, żeby się nie potopić. Zawsze patrzcie, czy jest jakiś ratownik. Ten akurat nasz kolega małpa to nie patrzy, bo on wiadomo, bo to małpy to tak nie patrzy. Nie mogę skoczyć. No ale no wiadomo, on nie patrzy. No nie patrzą, bo to małpy są w ogóle. Ajajaj. I co teraz? Szyb z rozpędu. No nie, jeszcze raz. Z rozpędu skoczymy, to będzie lepiej. Dobra. Hop. Ciaran! O, krasowcik! Aj! I co? A, dobra. Aj, krasowcik, szybko. O, dobra, wskoczyliśmy. I teraz my robimy takie, widzimy taki... O, te dziadki, to one pływają tak na górze. Aj, serduszko znikło, no. I chyba przegrałem. Bo co mnie uzdrowi, jak już umrę? No nie wiem. Nie tak muszę skakać. O, bijemy, skaczemy. O, duży pieniądz. Tylko duże pieniądze. Oj, jak widzicie, przegrałem. Dobra, gra, polecam. No i ale uważajcie na siebie. Ałe.